Siemano, tutaj macie GMP40. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wędrownika. Dzisiaj właśnie zmierzam do Proximy. Dzisiaj jest 19 maja 2016 roku. Dzisiaj idziemy do Proximy na memoriał, trzeci memoriał już Roniego Jamesa Dio, organizowanego przez zespół Screammaker. Ale nie tylko Screammaker tam zagrają, zagra również Jasiek Popławski z Crouchów, zagrają członkowie Turbo, Ex Libris. No ogółem masa zespołów się tam pojawi na tej liście, masę wykonawców zobaczycie. A ja postaram się zrobić naprawdę dobrą relację z tego eventu, także więc czekajcie i zapraszam was bardzo serdecznie na relację z trzeciego memoriału Roniego Jamesa Dio. Na miejscu byłem jakoś koło 17, tak więc miałem jeszcze okazję zobaczyć próbę po części, ponieważ wszyscy muzycy próbowali się już od białego rana. Ale zobaczyłem parę utworów i to już mi powiedziało, te kilka utworów, które były grane na próbie, m.in. Map Rules, że to będzie naprawdę niezwykły wieczór i niezwykły memoriał. Rozstawiłem się na miejscu z moją kamerką, przy okazji miło było poznać wszystkich dźwiękowców, którzy obsługiwali konsolę. I też dzięki nim wielkie podziękowania i ukłony w ich stronę za nagranie dźwięku z konsoli. Dzięki temu dźwięk mojej relacji będzie naprawdę bardzo dobry, jak na moją relację, bo to nie będzie dźwięk z kamery, tylko właśnie dźwięk z konsoli bezpośrednio tam z mikrofonów i ze wzmacniaczy i tak dalej. Tak więc wielkie ukłony w ich stronę za użyczenie mi tych nagrań. Dochodzi 19, no 19:10, mała obsuwa była. No i zaczyna lecieć Somewhere Over the Rainbow, Judy Garland, i był to utwór intro. Bardzo fajnie, że taki utwór wybrali. Bardzo go lubię, a w szczególności uwielbiam wykonanie Chrisa Impellitteri na gitarze, to jest coś wspaniałego. Ale dobra, intro minęło i zespół Screammaker w całości, plus jako gość specjalny Piotr Sikora z Ex Libris oraz Ish Eye na klawiszach wchodzą na scenę i grają pierwszy utwór całego setu. Pierwszym utworem całego setu było One Night in the City zespołu Dio z albumu The Last in Line z 1984 roku. Petarda, jako iż niestety nie byłem tym szczęśliwcem, któremu dane było zobaczyć Roniego Jamesa Dio na żywo. Tym bardziej się cieszyłem, że jestem na tym memoriale, ponieważ mogę w ogóle usłyszeć piosenki Dio, Sabbathów z okresu Dio, Rainbow, Elfa właśnie na żywo. I wykonanie Screammakerów plus Piotrka Sikory na klawiszach to było coś naprawdę niezwykłego. Bardzo dobre wykonanie, choć jak już mówiłem przy relacji z Heavy Warsaw Fest, Sebastian według mnie ma głos lepszy do piosenek Maidenów. Ma bardzo podobny głos w niektórych momentach do Bruce'a Dickinsona, co nie zmienia faktu, że utwór One Night in the City w jego wykonaniu był naprawdę bardzo dobry, choć czasami brakowało tego pazura, który miał Dio. No ale cóż, nie każdy może mieć wokal taki jak Dio. Dio miał wyjątkowy wokal i trudno go naprawdę go doścignąć, także wykonanie One Night in the City na tym memoriale było naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Ale dobra, One Night in the City się kończy i z wokalu schodzi Sebastian, a na wokal wchodzi Jasiek Popławski z zespołu The Crouch. Swoją drogą polecam obczaić ten zespół, bo nie jest on jeszcze tak bardzo znany, a naprawdę ma bardzo dużo fajnych kawałków. Jasiek Popławski jako swój pierwszy utwór na scenie wraz ze Screammakerami i Piotrkiem Sikorą wykonał numer z pierwszej płyty Dio. Z pierwszej płyty Dio, czyli Holy Diver z 1983 roku. Pierwszy utwór, czyli Stand Up and Shout, legendarny już opening pierwszej płyty Holy Diver. Bardzo fajnie mu to wyszło, tylko znów ta uwaga, brakowało mi tego pazura Dio. Jasiek ma naprawdę genialny wokal i naprawdę życzę mu powodzenia w przyszłej karierze muzycznej. Natomiast zwłaszcza w refrenach brakowało tego pazura Dio. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale no troszkę mam ten niedosyt. Natomiast wykonanie jak najbardziej wspaniałe, bardzo dobrze się tego słuchało i bardzo fajnie było usłyszeć Stand Up and Shout na żywo. You've got desire, so let it out. You've got the power, stand up and shout.
po rozgrzewce, czyli dwóch utworach Dio, przyszedł czas na album, cały album. I tym albumem, który w tym roku był grany, było Heaven and Hell z 1980 roku zespołu Black Sabbath. Zagrano od początku do końca. I pierwszy utwór został wykonany w niezmienionym jak na razie na scenie składzie, czyli Jasiek na wokalu plus Screammaker. I pierwszym utworem było oczywiście Neon Nights. O ile Stand Up and Shout, jak już mówiłem, no tak lekki niedosyt pozostawiło po sobie, tak Neon Nights, Jasiek, wielki szacun, naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne wykonanie. Owszem, jest to oczywiście wykonanie Dio, a natomiast spodobało mi się to o niebo bardziej aniżeli Stand Up and Shout. Było to naprawdę rewelacyjne, bardzo bliskie wykonaniu Dio. Oczywiście nie chodziło w tym memoriale o to, żeby zaśpiewać jak najbliżej Dio, ale to wykonanie naprawdę zmiażdżyło i bardzo, ale to bardzo mi się podobało. Tak może zasugeruję, może kiedyś z Crouchami nagrasz właśnie Neon Nights jako cover Sabbathu. Bardzo, bardzo bym się ucieszył, jakbym usłyszał studyjne wykonanie. Bardzo mi się podobało. Po Neon Nights znów zmiana na wokalu, ale to jaka zmiana na wokalu, ponieważ na scenę wchodzi Tomasz Struszczyk z zespołu Turbo. Tak, proszę państwa, Tomasz Struszczyk z Turbo zaszczycił swoją obecnością na memoriale Dio i wraz ze Screammakerami wykonał utwór Children of the Sea. Szczerze powiedziawszy, naprawdę mi się to bardzo podobało. Owszem, było to zupełnie inne wykonanie, inne maniera śpiewania i tak dalej, ale bardzo mi przypadło to wykonanie do gustu. Natomiast nie mam bladego pojęcia, dlaczego nagranie Michała, którego serdecznie pozdrawiam, który również kamerował ten występ i wrzucił całość na YouTube'a. Nie wiem, czemu akurat ten utwór jest tak bardzo hejtowany. Naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. To wykonanie było naprawdę bardzo fajne. I nie rozumiem tego hejtu na YouTubie, tych łapek w dół. Co, że Tomek nie dorównuje Ironiemu Jamesowi Dio? Nie wiem. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tam jest tyle hejtu. Pod innymi filmikami takiego hejtu nie ma, a właśnie pod tym wykonaniem jest. Czemu? Nie mam żadnego pojęcia, utwór naprawdę bardzo fajny. A później znów zmiana na wokalu. Tym razem Mateusz Grzmiel. I Mateusz Grzmiel wykonał utwór, który został trochę zapomniany, jeśli chodzi o całe Heaven and Hell. Przynajmniej jeśli chodzi o live'owe wykonywanie tego utworu przez Sabbathów. Wiem, że był wykonywany w 1980 roku na trasie Heaven and Hell. Na Mob Rules chyba nie za bardzo już. A później to już zupełnie został zapomniany, zarówno w erze Tony'ego Martina, jak i w erze Dehumanizera, kiedy Dio wrócił na wokal, także kiedy grali jako Heaven and Hell, nie przypominam sobie, żeby ten numer był wykonywany. Mowa tutaj o trzecim numerze z tej płyty, czyli Lady Evil. Lady Evil, bardzo, ale to bardzo fajny utwór, troszkę odbiegający od całej płyty, natomiast bardzo, ale to bardzo fajny i cieszę się, że został on wykonany, ponieważ zawsze chciałem go usłyszeć na żywo. Bardzo go lubię i Mateusz podołał w zadaniu i naprawdę dobrze mu to wyszło i naprawdę numer był zaśpiewany perfekcyjnie. A później znów zmiana wokalu. Na wokalu pojawia się Marcin Merot Maliszewski z zespołu The Black Horseman. No i cóż, co było czwarte na Heaven and Hell? Oczywiście tytułowy utwór. I muszę powiedzieć, że co jak co, ale do tego numeru wokal dobrali idealnie. Naprawdę Marcin sprawdził się świetnie w tym utworze. Bardzo mi się spodobało jego wykonanie. Myślę, że Dio byłby zachwycony tym wykonaniem, gdyby jeszcze żył. Poza tym Michał Wrona ze Screammakera walnął taką solówkę, po prostu tutaj przekalkuję. Tutaj Tony Iommi byłby zachwycony tym wykonaniem, jak
perfekcyjnie była ta solówka odwzorowana i jak to było wykonane. W ogóle, jak już wspomniałem o Michale, to muszę powiedzieć, że wielki szacun dla całych screammakerów, ponieważ o ile Przemek, czyli perkusista, się na kilka piosenek zmienił, tak Michał i Dawid byli przez cały czas na scenie, no i Jasiek, czyli bas, byli cały czas na scenie i nauczyć się 33 utworów, no jeszcze nie aż takie zło, tak, da radę. Natomiast przez ponad 3 godziny być na scenie i grać, to już mało kto potrafi. Tak więc wielki szacun za to, że wytrzymaliście tyle na scenie, że nie schodziliście z tej sceny i że graliście i tak naprawdę nie było widać po was zmęczenia i tak naprawdę nie lamiliście praktycznie w żadnym momencie i było to naprawdę perfekcyjnie przygotowane, tak więc wielki, ale to wielki szacun. Po epickim Heaven and Hell na scenę wraca Sebastian Stodolak ze Screammakera i wykoluje kolejny numer z płyty Heaven and Hell, czyli Wishing Well. I o ile Lady Evil było grane tam w pierwszej epoce Dio, że tak to ujmę, czyli w latach 80-82, tak Wishing Well już nie było. I naprawdę żałuję, bo jest to bardzo, ale to bardzo fajny numer i fajnie go było posłuchać. A Sebastian wykonał ten numer naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie i cieszę się, że ten numer został jakby wskrzeszony, że ktokolwiek go wykonuje, bo szczerze powiedziawszy, jak tak sobie patrzę na niektóre piosenki Sabatów, nie tylko z okresu Dio, ale również z okresu Martina, Gilana, Hughesa nawet, to wiele z tych utworów tak naprawdę zostało zapomnianych i naprawdę szkoda, że zostały one zapomniane i naprawdę przydałoby się je wskrzesić w jakikolwiek sposób. Teraz mamy przecież Sabatów z Ozim i tak naprawdę nikt tych utworów nie wykonuje, a szkoda, bo są naprawdę zarąbiste. No i tutaj mamy właśnie przykład wskrzeszenia takiego utworu. Wishing Well jest naprawdę genialnym utworem, bardzo go lubię. Jest to jeden z pierwszych utworów z Heaven and Hell, które polubiłem. I naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogłem go usłyszeć na żywo. No i wielki szacun dla Screammakerów za wskrzeszenie tego numeru. A następnie, oh my god, jeden z najlepszych utworów na Heaven and Hell, czyli Die Young. Nie wspomnę wykonania tutaj Sebastiana, bo to rzecz oczywista, że wyszło naprawdę bardzo fajnie, natomiast tutaj szacun dla gitarzystów, czyli dla Dawida i dla Michała, plus oczywiście dla klawiszosa, czyli dla Piotrka, za genialne intro do tego utworu. Matko Bosko kochano, to było coś pięknego, a poza tym późniejsza solówka Michała to też coś wspaniałego, naprawdę. Starzy Sabaci byliby z was dumni, naprawdę. Z tego wykonania było ono naprawdę bardzo dobre, bo dobrze wykonać ten początek to nie lada wyczyn, a wam się udało. Jakbym był na koncercie Sabatów, naprawdę. Następnie na scenę wraca Mateusz Grzmiel i wykonuje kolejny zapomniany przez Sabatów utwór, który nigdy nie został wykonany na żywo, a szkoda, bo jest naprawdę bardzo fajny i o ile na przykład Lady Evil było wykonywane, tak nie wiem dlaczego Walk Away nie było wykonywane, ponieważ jest to kolejny bardzo, ale to bardzo fajny utwór na równym według mnie poziomie co Lady Evil. I bardzo fajnie, że dali tutaj Mateusza na wokal, ponieważ Mateusz się bardzo, to bardzo dobrze wpasował do tej piosenki. Bardzo dobrze ją wykonał i naprawdę bardzo mi się ona spodobała i miło było ją usłyszeć na żywo, zarówno jak poprzedni utwór, który nigdy nie był wykonywany, czyli Wishing Well. Naprawdę cieszę się, że usłyszałem ten utwór, bardzo fajnie go było usłyszeć na żywo. A wersja Mateusza naprawdę, ale to naprawdę bardzo mi przypadła do gustu. Jak się nazywa ostatnia piosenka albumu Heaven Hell? No Lonely is the World, ale ten, który ją wykonał, no był pewnie zaskoczeniem, ponieważ na wokalu pojawił się Piotrek Sikora z Exlibris, który zazwyczaj stoi za klawiszami, a tym razem zgarnął mikrofon
i zaśpiewał utwór Lonely is the World. Ten utwór był wykonywany przez Sabbathów, aż się zdziwiłem, bo myślałem, że nigdy nie był, a był właśnie na trasie Heaven and Hell, co prawda z 20 razy, jeśli się dobrze orientuję, może później pojedynczo był wykonywany, natomiast nie mam takiej informacji. I o ile Lady Evil tam pojedynczo było jednak wykonywane na trasie Map Rules, tak Lonely is the World już odrzucono. A szkoda, ponieważ jest to taki epicki utwór, jest on tak genialny, tak go uwielbiam, jest taki ciężki i muszę powiedzieć, że świetnie się Piotrek wpasował w ten klimat. Piosenka jest naprawdę genialna i wokal Piotrka idealnie się wpasował do klimatu tego utworu. Naprawdę wykonanie tej piosenki to było coś niezwykłego. Bardzo się cieszę, że mogłem usłyszeć ten utwór. Wow! Po całym wykonaniu Heaven and Hell wracamy do repertuaru Dio, a dokładnie do pierwszej płyty. Na scenie znów pojawia się Marcin Merot-Maliszewski, do tego za perkusją również z The Black Horseman zasiada Kuba Drummer Boy May, a za klawiszami zasiada, no cóż, w miarę znana osoba, muszę powiedzieć, jak na ten festiwal i chyba jedyna zagraniczna gwiazda. Mowa tutaj o Alexi Munterze z zespołu Swallow the Sun. Alexi wraz z Merotem, Kubą oraz Screammakerem wykonali utwór, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Dio. Mowa tutaj o utworze z Holy Diver z 83 roku, czyli Rainbow in the Dark. Wykonanie bardzo mi się podobało, cokolwiek brakowało mi znów tego pazura w głosie, co miał Dio. I według mnie wykonanie Merota było naprawdę bardzo fajne, natomiast według mnie Rainbow in the Dark powinno być nieco niżej. Ale nie przeszkadzało mi to wykonanie Merota, naprawdę było ono bardzo fajne, po prostu było inne, tak? Było bardzo fajne, było bardzo dobrze wszystko zagrane. Alexi naprawdę odwalił dobrą robotę na klawiszach, bardzo dobrze było te klawisze słychać i o to chodziło. Bardzo fajne wykonanie, bardzo dobrze się tego słuchało i naprawdę bardzo mi się spodobało. Następnie na klawisze wrócił Piotrek Sikora, czyli Voltan, ale na scenę również wszedł gościnniowy gitarzysta, świeży gitarzysta The Black Horseman, czyli Janek Pentz. No i tym razem przechodzimy do materiału Rainbow, ponieważ cofniemy się do płyty Rising z 1977 roku, do jednej z moich ulubionych płyt Rainbow, jeśli nie najlepszej ogółem. No i mamy utwór Tarot Woman. Tarot Woman zaczyna się genialnym solo na klawiszach i Piotrek naprawdę odwalił genialną robotę, jeśli chodzi o to solo. Brzmiało to naprawdę fantastycznie. No i samo wykonanie byłoby fajne. Jasiek naprawdę też odwalił niezłą robotę, bardzo fajne solo. Co prawda nie wiem, czy przypadkowo nie załączył mu się jakiś efekt na gitarze, ponieważ brzmiało to trochę dziwnie. Natomiast szacun za solo, naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze zagrane i wszystko byłoby pięknie, fajnie, gdyby nie Przemek zespołu Screammaker oraz Steelfire nie wyszedł na scenę i nie wylał wody. Owszem, z jednej strony wszyscy się dobrze bawią i taki zabieg, polanie wodą publiczności, to nie jest nic nadzwyczajnego i no pozytywny odbiór to miało, gdyby nie fakt, iż nagle siada cała elektryka i wszyscy się zastanawiają, what the fuck. Otóż Przemek chyba nie przewidział, że przed publicznością leżą jakieś kable. W sumie chyba nikt o tym nie wiedział za bardzo i nikt się tym za bardzo nie interesował, że przed nimi leżą kable. Tak więc był wypadek, no i przez jakiś czas nie było prądu w mikrofonach. Co ciekawe, wszystko zbierała konsola, więc nagranie nadal mam. Ale to nie był problem, żeby szybko obczaić, co się dzieje. No i od razu Kuba na perkusji zapodał We Will Rock You. Merod zaczął śpiewać We Will Rock You i tak naprawdę nic to nie przeszkodziło w dalszej zabawie. Wszyscy się dobrze bawili, mimo iż na razie prądu nie było i były problemy techniczne, elektrycy latali cały czas.
No i była krótka przerwa, co prawda ludzie się troszkę rozeszli, ale nie było tak, że nagle zbojkotowali cały koncert. Bardzo wrozumiała publiczność zrozumiała, że no, polanie wodą to nie był najlepszy pomysł w tym oto klubie i coś się popsuło po prostu i zaraz to mamy nadzieję, że naprawimy. No i tak się stało. Po jakichś 5 minutach prąd wrócił do gniazdek, do zasilaczy, do wzmacniaczy, dzięki czemu można było koncert kontynuować. Takie rzeczy się często zdarzają, więc tutaj nie należy winić Przemka za nic. Po prostu nie wiedział, że coś tam leży. Spoko, mogło się zdarzyć. Całe szczęście, że nic się takiego poważnego nie popsuło. Z tego co wiem, to tylko tam parę zasilaczy, rozgałęziaczy i tak dalej, więc na szczęście to nie było nic poważnego. A jako iż była ta przerwa techniczna spowodowana tą awarią, no to Terror Tumen zostało wykonane ponownie. I tym razem Jasiek coś chyba już załączył, bo to solo brzmiało troszkę lepiej niż w poprzednim wykonaniu. I Tarot Woman naprawdę bardzo fajnie, że można było, mogłem to wykonanie usłyszeć na żywo, ten utwór usłyszeć na żywo. Naprawdę kawał dobrej roboty. Gratulacje dla Jaśka, że zagrał wraz ze streammakerami ten utwór. Jak na swój wiek naprawdę mam dla niego wielki szacun, bo w tym wieku nawet nie wiem, czy myślałem w ogóle o graniu i śpiewaniu i słuchaniu w ogóle takiej muzyki. Tak więc tym bardziej szacun za gust muzyczny i za talent. Na szczęście problemy techniczne tutaj mogę już zapewnić nie powtórzyły się w kolejnych odsłonach, w kolejnych piosenkach. A następnym utworem, wracamy do repertuaru Dio, był przewspaniały, przepiękny utwór z płyty Dream Evil z 1988 roku. Jest to utwór All the Fools Say the Way i naprawdę Merod tutaj się spisał na medal. Bardzo piękne wykonanie. Co prawda znów powiem, że czasami troszkę za wysoko, ale taka jest maniera śpiewu Merota, więc tutaj się nie będę wtrącał. Nie da się idealnie odwzorować Dio, chociaż jakbyśmy się bardzo starali, to jest to naprawdę bardzo trudne. Tak więc wykonanie Merota było czymś wspaniałym. Zawsze chciałem ten utwór usłyszeć na żywo i udało się. Po prostu uwielbiam ten utwór i uwielbiam to wykonanie. Naprawdę kawał dobrej roboty, chłopaki. Następnie na scenę wchodzi Mateusz Grzmiel, tym razem z gitarą. I na scenę wjeżdża jedyny, niestety, naprawdę mówię z całego serca, niestety, jedyny utwór zespołu Elf, czyli zespołu Renego Jamesa Dio przed zespołem Rainbow. Jest to utwór z ostatniej płyty Elfa. Jest to płyta Trying to Burn the Sun, która została wydana, z tego co ogarniam, już tak w czasach, kiedy Dio przechodził do Richie Blackmore's Rainbow, czyli w 1975 roku, z tego co się dobrze orientuję. Natomiast nie wiem czemu, ale ta płyta jakoś mnie ominęła. Nie mam bladego pojęcia w jaki sposób. Zawsze byłem przekonany, że Elf wydał dwie płyty, a to jest trzecia płyta Elfa. I muszę powiedzieć, że wielkie ukłony w stronę całego memoriału i Mateusza przede wszystkim, ponieważ zachęcili mnie do przesłuchania tej piosenki, tej płyty. I oh my god, jak ja polubiłem Liberty Road, które właśnie zostało zagrane. Liberty Road jest naprawdę genialnym utworem i myślę, że jeżeli lubicie Renego Jamesa Dio, a nie znacie żadnej kompozycji z Elfów, to warto od tego numeru zacząć. Jest naprawdę on genialny. A jeśli chodzi o Elfa, to mogę na pewno wam polecić pierwszą płytę debiutancką z 1972, ponieważ lubię ją w całości. No i żałuję, że nie pojawiło się nic z tej płyty. Powiedzmy Hoochie Coochie Lady, który jest moim ulubionym chyba utworem z tej płyty. Anyway, Liberty Road, naprawdę genialne wykonanie. Poza tym jeszcze mamy tutaj Jaśka Popławskiego i Sebastiana Stadolaka na chórkach. Coś wspaniałego po prostu, to wykonanie było naprawdę fantastyczne i tak mnie zaraziło do posłuchania jeszcze raz Elfów, że naprawdę wielkie, ale to wielkie podziękowanie.
Mateusz zostaje na scenie, ale na scenę wchodzi kolejna legenda polskiej muzyki metalowej, czyli Wojciech Hoffman, również zespołu Turbo, który wraz ze Screammakerami, z Mateuszem i z Piotrkiem wykonali kolejny utwór z płyty Rainbow Rising z 1976 roku. Czy 77. Nieważne. W każdym razie jest to kolejny epicki utwór i Mateusz był tu naprawdę bardzo dobrze dobrany, jeśli chodzi o wokal. Mowa tutaj o Stargazer. Bardzo, ale to bardzo lubię ten utwór. Jest on naprawdę wspaniały. I świetnie było go usłyszeć. Wojtek Hoffman naprawdę odwalił również kawał dobrej roboty. Poza tym, co ja tutaj mogę mówić o mistrzu gitary w Polsce? No, Wojtek Hoffman zagrał to perfekcyjnie i naprawdę fajnie było go usłyszeć w Stargazerze. Coś wspaniałego, genialne wykonanie. Następnie zmiana znów wokalisty. Pojawia się Maciek Koczorowski zespołu Chainsaw i wykonują utwór z pierwszej płyty Rainbow z 1974 roku. Jeden z najbardziej rozpoznawanych utworów Rainbow, który również później był wykonywany przez Dio podczas pobycia w Dio. Czyli po części jego solowej kariery, ale nie za bardzo, bo zespół się nazywał Dio. Był to numer Man on the Silver Mountain, legendarny utwór. I tutaj znów się przyczepię. Według mnie Maciek by pasował do tych troszkę późniejszych utworów Dio, ponieważ ma tą chrypę, ma naprawdę bardzo fajny głos, ma tą chrypę. A właśnie we wcześniejszych latach Dio miał bardziej łagodny głos, bez takiej charakterystycznej chrypki. I tak troszkę niepodobny był ten utwór do wykonania Dio, choć bardzo mi się podobał i naprawdę fajnie było go usłyszeć. Oczywiście Wojtek Hoffman został na gitarze i po raz kolejny udowodnił, że jest naprawdę genialnym gitarzystą. Czego w sumie nie musi udowadniać, bo udowadnia to w sumie od kilkudziesięciu ładnych lat. Tak więc wykonanie Man on the Silver Mountain bardzo fajne. I o ile do Man on the Silver Mountain może Maciek za bardzo nie pasował, tak do Kill the King już bardziej. Zwłaszcza, że na chórkach był Jasiek Popławski z Crouchów, który dodawał te wysokie tony, których troszkę brakowało. Ale to było coś pięknego. Kill the King w memoriałowym wykonaniu to było coś fantastycznego, naprawdę fajnie było usłyszeć ten utwór na żywo. Jest to chyba jeden z moich ulubionych utworów Rainbow. Zwłaszcza z płyty Long Live Rock and Roll z 1978, ostatniej płyty z Ronnie Jamesem Dio, kiedy to Richie powiedział, że już nie chce pisać takich piosenek, chce troszkę popisać o miłości, tak troszkę bardziej komercyjnie, a Ronnie powiedział, jak chcesz takie coś pisać, to się chrzani, sam sobie pisz, ja sobie odchodzę. No i wtedy do Rainbow wkroczył Graham Bonnet, czyli kolejny z moich ulubionych wokalistów, ale to temat na zupełnie co innego. Kill the King w wykonaniu Maćka plus całego zespołu, naprawdę coś fantastycznego. I znowu tak off topic, Maciek, szacun za włosy. Naprawdę, mieć taką grzywę, to może nie powiem, że wyczyn, ale wyczynem jest noszenie takiej grzywy, ponieważ o ile takie troszkę krótsze, długie włosy mogą już stanowić jakiś problem, wiadomo, tak takiej długości włosy, matko bosko, naprawdę wielki szacun, że zdecydowałeś się na taką długość, ponieważ żyć z takimi włosami to może być nie lada problem. Chociaż ty na pewno sobie z tym radzisz. Kolejny off topic za nami. Wracamy do Kill the King. Kill the King, coś fantastycznego. Nie mam co komentować dalej, po prostu posłuchajcie sobie kawałka tego utworu. Następnie po Kill the King wracamy do Dio. Do Dio i Sebastian wraca również na wokal. Mamy genialny, ale to genialny utwór z albumu The Last in Line. Egypt, The Chains Are On. Bardzo lubię ten utwór. I tutaj mam kolejną wersję Sebastiana. Cięższa,
od wykonania Doro, która nagrała tą piosenkę na album This Is Your Life, taki tribute do Dio, który wyszedł bodajże w 2014 roku. Minimalnie lżejsze od wersji Dio, co nie zmienia faktu, że naprawdę Sebastian bardzo dobrze sobie poradził z tym utworem. Wykonanie było naprawdę bardzo piękne i fajnie było ten utwór usłyszeć na żywo, ponieważ też on nie był zbyt często wykonywany, z tego co się orientuje. Egypt na pewno był wykonywany w latach 80. później. Rzadko. Na pewno rzadko, ale był. Na pewno częściej niż Lady Evil. Bardzo fajny utwór. Jeżeli nie słuchaliście Egyptu w oryginalnej wersji, to posłuchajcie. Ja posłuchałem również wersji Sebastiana i naprawdę to było coś fantastycznego. Następnie na scenę wkracza nowa osobistość na wokal. Wchodzi Sebastian Pańczyk z zespołu Lishai. Podczas tego koncertu, oprócz tego, że występował, to po publiczności krążyły takie puszki, do których można było wrzucać kasę, drobne, niedrobne, grube, ponieważ była prowadzona zbiórka na leczenie syna Sebastiana, także szczytny cel, bardzo fajnie, że coś takiego zostało zainicjowane na tym koncercie. No a żeby Sebastian jakoś się odwdzięczyć, to oczywiście coś tam wykonał. Ale pod tym coś tam nie kryje się jakaś tam piosenka, tylko akurat w tym secie trzy naprawdę genialne utwory. Pierwszym utworem był jeden z moich ulubionych utworów z Sabbatów z Dio. Mowa tutaj o tytułowym utworze z albumu z 1981 roku, czyli The Mob Rules! The Mob Rules, jeden z moich ulubionych utworów, którego znam na pamięć od paru ładnych lat. No niestety, Sebastian musiał się troszkę wspomagać karteczkami. Według mnie co było trochę słabe, jeśli chodzi o poziom tego koncertu. No ale rozumiem, nie wszyscy mogli się wszystkiego dobrze nauczyć. Czasami się zdarza, że trzeba się troszkę asekurować prompterami, kartkami czy czymkolwiek. W każdym razie nie było to takiej wiochy, że trzymał kartkę w łapie i po prostu czytał z tej kartki. Przynajmniej tyle dobrego. I naprawdę wykonanie było bardzo, ale to bardzo ciężkie. Bardzo mi się ono podobało. Cóż, nowa odsłona The Mob Rules. Słyszałem wersję Martina, słyszałem wersję Dio, a teraz słyszę wersję Sebastiana. Coś wspaniałego, naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne wykonanie. Poza tym idealne odwzorowanie gitar, dograne co do setnej sekundy. Naprawdę świetne wykonanie. Następnie przechodzimy chyba do najcięższego albumu Dio, jaki kiedykolwiek powstał. Chociaż chyba Strange Highways i Angry Machines to troszkę przebija. Mianowicie mowa tutaj o The Humanizerze Sabbatów z 92 roku. Utwór I. Uwielbiam ten utwór. Po prostu uwielbiam ten utwór. Był on wykonywany bardzo, ale to bardzo często na trasie The Humanizer. No i później przez Martina też się troszkę przewinął. Przez Cross Purposes. A tutaj Sebastian pokazał swoje wykonanie. Do tego bardzo doceniam wkład Jaśka Popławskiego w ten koncert. Tylu chórków się nauczyć, znaczy nauczyć no, ale też być tymi chórkami i wiedzieć kiedy się wstrzelić. Idealnie to było wyćwiczone i naprawdę dzięki Jasiek za te chórki, ponieważ dodawały tego czegoś do tych utworów. Bardzo dobrze, że one były, przez co był ten klimat, było to coś. Naprawdę wykonanie Aj, Sebastiana, no i twoje na chórkach, naprawdę super. A po Aj kolejny bardzo ciężki utwór, jeden z moich ulubionych z tej oto płyty, czyli The Humanizer. Po prostu majstersztyk w skrócie. Jak to jest napisane, to po prostu magia. Computer God, czyli pierwszy utwór z tej płyty, a na wokalu oczywiście Sebastian Pańczyk. I wykonanie naprawdę super, tylko nie wiem czemu przez jakiś czas Sebastian nie miał tej takiej fajnej chrypki. I głos mu się tak troszkę popsuł przez chwilę. Nie wiem co się stało. W każdym razie wykonanie naprawdę epickie. Sam utwór bardzo, ale to bardzo lubię.
szanuję i fajnie go było usłyszeć na żywo. Szkoda, że został po części zapomniany, ponieważ był grany na trasie Dehumanizer, później przy trasie Cross Purposes już nie za bardzo. Za to było na przykład grany Time Machine, którego tutaj nie było. Tadam. Nie wiem, czemu nie było Time Machine, ale cieszę się, że wygrzebali te dwa utwory z Dehumanizera, ponieważ bardzo, ale to bardzo je lubię. Następnie na scenę powraca Tomek Struszczyk z Turbo. I Tomek dostał kolejne trzy utwory z zespołu Dio, które wykonał według mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Świetnie mu te utwory poszły i tak przypasowały do jego wokalu, że cóż, trudno by było wybrać chyba kogoś lepszego z tego składu do wykonania tych utworów. Na pierwszy ogień poszedł Święty Nurek, czyli tytułowy utwór debiutanckiego albumu Dio, czyli Holy Diver z 1983 roku. Uwielbiam ten utwór, był to chyba pierwszy utwór kapeli Dio, który usłyszałem. Jeden z najbardziej znanych swoją drogą. I naprawdę Tomkowi poszło rewelacyjnie. Bardzo dobrze się bawiłem przy tym utworze. Utwór został wykonany naprawdę prześwietnie. Później przechodzimy do kolejnej płyty, czyli The Last in Line. I znów tytułowy utwór The Last in Line. Zaczynający się bardzo klimatycznie, nie bardzo lekko, za co ten utwór uwielbiam. Na płycie Tribute This Is Your Life wykonywał ten utwór zespół Tenacious D. Jack Black wpasował się w ten utwór idealnie. I podobnie jest z Tomkiem Struszczykiem. Naprawdę wykonanie Tomka było rewelacyjne i naprawdę bardzo, ale to bardzo bym chciał usłyszeć studyjną wersję. Do tego jeszcze Jasiek Popławski na chórkach, ale to chyba nikogo nie zadziwiło, że Jasiek akurat się znalazł na chórkach. Bo Jasiek na chórkach był praktycznie, że wszędzie. Także więc jeszcze raz gratki za ogarnięcie chórków do wszystkich utworów. A wykonanie The Last in Line, fantastyczne. Uwielbiam ten utwór od samego początku i ta wersja to było coś fantastycznego. Naprawdę jest to wymagający utwór, jeśli chodzi o Dio, ze względu na budowę i ze względu na wokal. A Tomek oraz Screammaker, że sobie poradzili z tym utworem, naprawdę, to było coś fantastycznego. Następnie Tomek wykonał utwór po raz trzeci tak naprawdę, ponieważ jest to trzeci Memorial Dio, już po raz trzeci na tym memoriale Tomek jest. I wykonał utwór bardzo piękny swoją drogą, również z repertuaru Dio, Don't Talk to Strangers. Kolejny utwór, który naprawdę bardzo się wpasował w wokal Tomka. Bardzo, ale to bardzo dobrze go wykonał. Cały czas się powtarzam w tym, co mówię, no ale teraz trudno naprawdę wyłapać jakiekolwiek takie większe błędy. Zwłaszcza u takich już profesjonalistów. Zwłaszcza u Tomka, który już tyle lat jest na scenie. Don't Talk to Strangers naprawdę bardzo mi się podobał w tym wykonaniu. Przypomniałem sobie ten utwór, jaki on jest piękny i po prostu chciało mi się go słuchać ponownie. Po Don't Talk to Strangers na scenę wkracza znów Wojtek Hoffman z Turbo, ale kolejny wykonawca, którego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy, mianowicie Grzegorz Wilk. I Grzegorz Wilk dostał dwa kolejne utwory z repertuaru Rainbow. I pierwszym utworem był utwór przepiękny, ale to przepiękny utwór z pierwszej płyty Rainbow z 1974 roku, czyli Catch the Rainbow. Grzesiek, szacun za wykonanie, naprawdę było ono piękne. Poza tym też warto zwrócić uwagę na solo Wojtka Hoffmana. Mogę tutaj spokojnie stwierdzić, bez żadnych ale i tak dalej, że Wojtek Hoffman to nasz polski Richie Blackmore. Naprawdę wykonanie solówki z tego utworu to było coś niezwykłego. Przespaniale było usłyszeć to wykonanie. Utwór Catch the Rainbow jest jednym z najpiękniejszych utworów Rainbow w ogóle, ale to wykonanie coś fantastycznego, naprawdę. Pięknie, żeście to wykonali.
Następnie sztandarowy utwór Rainbow, chyba. Czyli Long Live Rock'n'Roll z 1978 roku. Tutaj myślę, że Grzesiek się spisał dobrze, choć znalazłbym chyba kogoś lepszego do tej piosenki. Ponieważ czasami troszkę brakowało tego takiego powera w wykonaniu Dio, w stylu Dio. Chociaż Grzesiek udźwignął ten utwór i poszło mu naprawdę bardzo dobrze. Poza tym Wojtek Hoffman na gitarze, no to o czym my tu mówimy? Wiadomo, że musiało to brzmieć naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Grzesiek udźwignął ten utwór, choć mogło być to troszkę lepsze. Aczkolwiek Long Live Rock'n'Roll w każdym wykonaniu tak naprawdę jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne. Widać, że Grzesiek dobrze się bawił na tej scenie, że podobało mu się to, co śpiewa i że po prostu czuł tą muzykę. Naprawdę coś przepięknego. Grzesiek odśpiewał swoje dwie wspaniałe piosenki, a na scenę wraca Jasiek Popławski wraz z utworem z płyty Sacred Heart z 1985 roku, czyli King of Rock'n'Roll. Oh yeah, bardzo fajnie było usłyszeć ten numer na żywo, bardzo go lubię. No i poza tym Jasiek spisał się na medal, naprawdę ten utwór wyszedł naprawdę, naprawdę genialnie. Cóż mam więcej do powiedzenia? Nie mam nic więcej do powiedzenia. Rost bardzo, ale to bardzo dobre wykonanie. I o ile King of Rock'n'Roll naprawdę mi się spodobał, to kolejny utwór z The Last in Line. Oh my god. We rock! I tutaj, o ile teraz praktycznie cały czas mówiłem o wokalu, tak teraz wrócę do gitarzystów i ogólnie do Screammakera. Kiedy usłyszałem pierwsze riffy tego utworu, to pomyślałem, matko, czy to nie jest playback z płyty? Po prostu było to tak idealnie zagrane, a początek naprawdę nie jest łatwy do ogarnięcia, żeby tak zacząć. To jest naprawdę dzieło życia, że tak to ujmę. Naprawdę We Rock był chyba jednym z najlepiej zagranych utworów na tym koncercie. Uwielbiam to wykonanie, chłopaki, idźcie do studia i nagrywajcie. Naprawdę genialne, ale to genialne wykonanie. Następnie po przegenialnym wykonaniu We Rock miał na scenę wejść Kuba Wocial, niestety nie udało mu się dotrzeć na memoriał, musiał kogoś tam zastąpić w Teatrze Roma, ale to nie zmienia faktu, że jego numery nie zostały wykonane, co nie zmienia faktu, że i tak jego numery zostały wykonane, ponieważ pałeczkę i mikrofon przejął Sebastian Stodolak ze Screammakera i pierwszym utworem, który poleciał najpierw od klawiszy Voltana, był przegenialny utwór z płyty Long Live Rock'n'Roll z 1978 roku. Mowa tutaj o Gates of Babylon. Jeden z moich ulubionych utworów z tej płyty. Bardzo, ale to bardzo go lubię i cieszę się, że mogłem go usłyszeć na żywo. Przegenialny utwór, przegenialne klawisze. No i przegenialny wokal Sebastiana. Naprawdę Sebastian tak się wpasował w ten klimat i w ten utwór, że to było coś cudownego. Naprawdę szacun za to wykonanie, było ono przegenialne. Następnie zostajemy w klimacie Long Live Rock'n'Roll i leci drugi utwór z tej płyty, czyli Lady of the Lake. Lubię ten utwór, aczkolwiek jeżeli miałbym na coś wymienić ten utwór, to bym wymienił, ponieważ nie jest to może aż taki genialny. I bym może dał coś od Elfa znowu. Z chęcią. Z chęcią bym usłyszał jakąś piosenkę Elfa jeszcze zamiast Lady of the Lake. Ale już abstrahując od tego, co bym chciał usłyszeć, a czego bym nie chciał, Lady of the Lake, wykonanie Screammakerów, naprawdę bardzo fajne, mi przypadło do gustu. Było bardzo fajne, chociaż jak już mówiłem, wolałbym usłyszeć co innego. Ale i tak było spoko.
Następnie utwór, który tutaj muszę się przyznać niestety z bólem w sercu, jakoś ominąłem, ponieważ zupełnie o nim zapomniałem, nie pamiętam go. Jest to utwór z pierwszej płyty Rainbow, czyli 16th Century Greensleeves. Nie wiem czemu go pominąłem, nie wiem czemu go nie pamiętałem. W każdym razie bardzo mi się spodobało wykonanie Sebastiana ze Screammakerami, bardzo ono było fajne. I myślę, że warto ten utwór przesłuchać, zwłaszcza, że ja go za bardzo nie znam i muszę go nadrobić w ogóle. Tak więc polecam się zapoznać, bo fajnie, że wyłowili taki utwór, który no, był mniej znany od Rainbow, fajnie było go usłyszeć. I dzięki wam za przypomnienie, że taki utwór w ogóle istnieje, dzięki temu mogę sobie jeszcze raz spokojnie przesłać płytę Rainbow i sobie przypomnieć ją całą, bo dawno w sumie Rainbow nie słuchałem, tak po prostu. I dzięki za ten 16th Century Greensleeves. Kolejnym utworem był Sacred Heart z płyty z 1985 roku. Tutaj klawisze dały po sobie znać, ale to bardzo dobrze, bo ogółem płyta Sacred Heart jest bardzo klawiszowa, rzekłbym. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobra według mnie, mimo tego, iż wiele osób uważa inaczej, że ona była tak, taka sobie. Ale ja ją bardzo, ale to bardzo lubię, jest ona bardzo fajna. Sebastian bardzo fajnie wykonał utwór Dio, bardzo mi się on podobał. Cóż mogę powiedzieć więcej, naprawdę warto było wykonać ten utwór, bardzo dobrze im wyszedł. A na sam koniec zapraszamy wszystkich na scenę. Wykonujemy jeden z najlepszych utworów heavy metalowych, który powstał ever. Tutaj mogę zaryzykować to stwierdzenie. Naprawdę jest to jeden z najlepszych utworów, jaki kiedykolwiek powstał. Jest to utwór, który powstał na projekt w 1985 roku. Projekt zwał się Hearing Aid. I był to utwór napisany przez Roniego Jamesa Dio i głównie przez zespół Dio, ale nie był wykonany tylko przez Dio. Pojawiło się na tym utworze wielu znakomitych wykonawców. Tak naprawdę cały zespół Quiet Riot. Pojawili się wielcy wokaliści jak Rob Halford, Geoff Tate, Paul Sortino. Po prostu można by było wymieniać tych twórców i wymieniać oczywiście cały zespół Dio. I jest to utwór, który później też był grany przez Dio solo na trasie Sacred Heart. Mowa tutaj o numerze Stars. I tutaj ten numer tak naprawdę był grany na żywioł, jeśli chodzi o Memorial, ponieważ jak Sebastian powiedział, nie było czasu i nie było warunków logistycznych, żeby zrobić próbę tego utworu. Tak więc tym bardziej szacun, że to wszystko im wyszło. Co prawda niektórzy się tam asekurowali karteczką, ale naprawdę wyszło to nieziemsko. I moim marzeniem, takim małym marzeniem było kiedyś usłyszeć ten utwór na żywo, że ktoś wykona ten utwór na żywo i będę mógł go usłyszeć. No i moje małolutkie marzenie się spełniło. Naprawdę wspaniale było usłyszeć Stars na żywo. Wyszło to przewspaniale i cieszę się, że ten utwór nadal żyje i ma się dobrze. Nie tylko podczas tego memoriału był on wykonywany, ale również przez innych muzyków ku czci Dio. Naprawdę utwór jest wspaniały, jest to jeden z moich ulubionych kawałków ever. Naprawdę cieszę się, że mogłem go usłyszeć. No i tym samym ponad 3-godzinny memoriał Dio dobiegł końca. Naprawdę wspaniale było się pojawić na tej imprezie. Wspaniale było posłuchać genialnej muzyki Dio, czy też mniej, czy też bardziej zapomnianej. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej imprezie, cieszę się, że mogłem całość sfilmować. Cieszę się, że w ogóle coś takiego się odbywa, tak więc wielkie podziękowanie w stronę organizatorów, czyli zespołu Screammaker, że w ogóle chce im się coś takiego robić, że chcieli coś takiego zorganizować, ba. Jest to tylko pierwszy koncert, jest to dopiero pierwszy koncert, który był zagrany w ramach trasy King of Rock and Roll Tribute to Ronnie James Dio. Tak więc tym bardziej szacun, że to nie jest jedyny koncert, że zespół przygotował się na całą trasę, przygotował całą trasę i zagrał coś takiego. To było coś niesamowitego i naprawdę cieszę się, że coś takiego jest zorganizowane.
że pamięć o Dio dzięki takim eventom jak ten na pewno na długo pozostanie, że będziemy pamiętali o tym wielkim wykonawcy. Jeżeli chodzi o sam memoriał, setlista naprawdę bardzo fajna, usłyszeliśmy wiele utworów Sabatu, usłyszeliśmy wiele utworów Dio, Rainbow, jeden utwór Elfów. Jeżeli miałbym jakieś uwagi co do setlisty, to powiem tak. Z chęcią bym usłyszał coś jeszcze od Elfów oraz z chęcią bym usłyszał jakikolwiek numer z późniejszych albumów Dio, ponieważ jedyne co się pojawiły to cztery pierwsze płyty Dio, czyli Holy Diver, Sacred Heart, The Last in Line i Dream Evil. Natomiast nie było niczego ze Strange Highways, nie było niczego z Angry Machines, nie było niczego z Magic Key, ani z Killing the Dragon, ani Master of the Moon. A z chęcią bym cokolwiek z tych płyt usłyszał. Na przykład takie push, na przykład Jesus, Mary and the Holy Ghost, na przykład This is Your Life. To byłby genialny utwór na ten memoriał. Naprawdę brakowało mi trochę tych późniejszych utworów Dio, które na pewno by się bardzo dobrze wpasowały w klimat tego memoriału. Ogółem muszę powiedzieć, że śpiewanie piosenek Dio to nie jest taki łatwy orzech do zgryzienia. Wiele piosenek jest naprawdę bardzo wymagających, ale z tego co widziałem i z tego co usłyszałem, wykonawcy pociągnęli te piosenki i naprawdę dobrze im to wyszło. Oczywiście były tam pojedyncze wpadki, ale kiedy tak naprawdę na co dzień się nie śpiewa tych utworów i nie ma się ich w swoich repertuarze, to takie wpadki mogą się zdarzyć. To można wybaczyć, one są malutkie, ich nie widać. Ważne, że publiczność dobrze się bawiło i że możemy się tak naprawdę poszczycić tym memoriałem na świecie, ponieważ to jest coś niezwykłego. Takie memoriały, no to jest coś niezwykłego nawet na skalę polską, ponieważ rzadko się zdarzają takie rzeczy. Tak więc jeszcze raz wielki szacun dla Screammakerów za organizację, wielki szacun dla wszystkich artystów, którzy wystąpili podczas tego koncertu. To było naprawdę niesamowite przeżycie i cieszę się, że mogłem wziąć w tej imprezie udział. A teraz, no cóż, krótkie podsumowanie pokoncertowe. No i to tyle na dzisiaj i w skrócie powiem tyle. Wow. 3 godziny ostrego grania muzyki Dio, Sabbath, Elf, Rainbow, Matko Bosko kochana. To był naprawdę piękny wieczór, nie żałuję, że tutaj przyszedłem. Naprawdę było to genialne, to był genialny wieczór, genialnie się bawiłem. Wow, naprawdę wszyscy wykonawcy się spisali na medal i myślę, że warto takie rzeczy organizować, tak więc szacun wielki dla Screammakerów za to, że coś takiego zorganizowali oraz też podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli w tym udział. Turbo, Jasiek Skrołczy, Liszaj, ogółem wszyscy, którzy tam się pojawili. Naprawdę wielki szacun za całą imprezę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. No a tymczasem ja się powoli zmywam do domu, idę to montować, idę na początku spać po pierwsze, później zmontować to i wrzucić to dla Was, tak więc mam nadzieję, że Wam się moja relacja podobała. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze, jeżeli czekacie na kolejne takie relacje, tudzież inne moje programy, to zasubskrybujcie mój kanał. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, uwagi i propozycje, cokolwiek, piszcie komentarze. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku Wędrownika. Jakiego koncertu nie jestem w stanie powiedzieć, co mi nagle wpadnie, albo po prostu będzie zwykły koncert. Wiem, że będzie relacja z Black Sabbath, mam nadzieję, że mi się uda ją nagrać. I Maidenów. A czy coś będzie wcześniej? Zobaczymy. Tak więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku Wędrownika, tak więc... Na to.